W marcu 2023 roku media w całej Polsce obiegła szokująca informacja. W Sosnowcu doszło do niewyobrażalnej tragedii. Jednego dnia życie straciło dwóch mężczyzn. Diakon oraz ksiądz. Diakon został zaatakowany w biały dzień obok swojego samochodu. Ksiądz został odnaleziony na torowisku w okolicy stacji Sosnowiec Główny. Początkowo nikt nie łączył tych dwóch wydarzeń. Z dniem dzisiejszym nadal nie wszystko jest jasne, chociaż wiemy nieco więcej. Ale czy można było uniknąć tej tragedii? Straszydło. Podcast kryminalny. Cześć moi drodzy. Na wstępie tego odcinka chciałabym Wam coś wyjaśnić, ponieważ niektórzy z Was mogą być zaskoczeni, że poprzedni odcinek na moim kanale zniknął. Stało się tak, ponieważ skontaktowała się ze mną rodzina jednej z ofiar i ze względu na poszanowanie prośby usunęłam pierwotną wersję. Mężczyzna, który się ze mną skontaktował, poprosił o anonimizację danych osobowych członków swojej rodziny. Z tego względu musiałam przeredagować cały odcinek. Niestety w momencie, gdy odcinek usunęłam, kontakt się urwał. Na tę chwilę ciężko mi powiedzieć, czy ten odcinek w ogóle się pojawi. Cały czas czekam na jakąkolwiek wiadomość. Jeśli się nie pojawi ta wiadomość, będę musiała rozważyć wszystkie za i przeciw, czy jest w ogóle sens go nagrywać od nowa. Przypominam, że przy każdym odcinku działam na materiałach ogólnodostępnych, w których często też pojawiają się szczegółowe informacje. To nie jest tak, że biorę sobie coś z powietrza. Musicie też wiedzieć, że tworząc swoje treści, nigdy nie miałam na celu nikogo skrzywdzić. Sama rozumiem, że te wydarzenia pomimo upływu lat są dla niektórych rodzin nadal bolesne. Wam jako słuchaczom podcastów kryminalnych nieco łatwiej jest to zrozumieć, niż osobom, które spotykają się z tym zjawiskiem po raz pierwszy. Jako że ten styczniowy odcinek już nie istnieje, jeszcze raz z tego miejsca chciałabym podziękować Wam za to, że od 4 lat budujecie ten kanał razem ze mną na wszystkich platformach streamingowych. Za to, że jesteście częścią mojej społeczności i pomagacie mi się rozwijać. Życzę sobie oraz Wam kolejnych wspólnie spędzonych lat. Jesteście dla mnie bardzo ważni. Nie wiem, czy jest to słychać, ale jestem po chorobie, troszeczkę jeszcze mnie trzyma, więc mój głos może brzmieć nieco inaczej w tym odcinku. Zanim zacznę, chciałabym wymienić najważniejsze źródła, dzięki którym powstał ten materiał. Korzystałam w głównej mierze z serii artykułów redakcji na temat.pl, artykułów pani Anny Malinowskiej i pana Marcina Pietraszewskiego dla Gazety Wyborczej, artykułu, który dla Interi napisał pan Dawid Serafin, wiele źródeł, z których korzystałam, powielało informacje właśnie z tych przed chwilą wymienionych, ale w komentarzu pod filmem dodaję wszystkie źródła, jakie znalazły się na mojej liście dla tak zwanego świętego spokoju. Tymczasem mogę zaprosić Was już do odsłuchu. To był wtorek 7 marca 2023 roku. Przy garażach, tuż obok domu katolickiego i w okolicy Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu, przypadkowi przechodni odnaleźli młodego mężczyznę, który leżał na ziemi bez ruchu. Leżał na podwórku, przy samochodzie. Miał przepasaną przez ramię torbę turystyczną. Trzymał kluczyki do auta w jednej ręce. Na szyi widać było ślady po zadanych ciosach.
Widziałem z 5 ciętych ran. Ratownicy z pogotowia reanimowali go, ale on nie dawał oznak życia. Nikt nie wiedział, co się stało. Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechał prokurator, zabezpieczył teren i zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok. W tamtej chwili wiadomo było jedynie, że mężczyzna został zaatakowany przez osobę trzecią. Był raniony ostrym narzędziem. Sprawca zadał mu ciosy w klatkę piersiową oraz szyję. Wszyscy byli w szoku, bo zaatakowanym mężczyzną okazał się 25-letni diakon, Mateusz, który cieszył się dobrą opinią. Nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, kto mógł dopuścić się tak brutalnej napaści. Mniej więcej w tym samym czasie, 600 metrów od domu katolickiego, doszło do kolejnej tragedii. Na stacji głównej w Sosnowcu lub tuż obok, to w zależności od źródeł, około 40-letni mężczyzna wszedł pod nadjeżdżający pociąg. Widzieli to naoczni świadkowie. Nikt mężczyzny nie popchnął, nie było mowy o wypadku. W gwoli wyjaśnienia, gdybyście natrafili na rozbieżności, co wydarzyło się jako pierwsze. Niektóre media donoszą o tym, że do wypadku doszło zanim odnaleziono ciało Mateusza. Inne mówią o tym, że najpierw odnaleziono ciało, a potem doszło do wypadku. Ciężko jest mi to zweryfikować. Okazało się, że mężczyzną, który zginął pod kołami pociągu, był 45-letni ksiądz, który pełnił posługę w tym samym kościele co diakon. Początkowo prokuratura nie łączyła ze sobą tych spraw. Później nieoficjalnie ujawniono, że przy księdzu, który zginął na torowisku, odnaleziono zakrwawiony nóż. Prawdopodobnie nim zadano ciosy Mateuszowi. Mamy dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy podejrzenia spowodowania zbrodni zabójstwa. W tym wypadku ujawniono ciało młodego mężczyzny, 25-letniego. Dziś już wiemy, że był nim diakon. Prokurator przeprowadził zewnętrzne oględziny zwłok, ujawniając na jego ciele szereg ran. Z tego powodu postanowił zabezpieczyć ciało do sekcji zwłok. Sekcja została przeprowadzona w czwartek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach i biegli stwierdzili, że przyczyną zgonu stały się ujawnione na jego ciele rany, rany cięte szyi, klatki piersiowej, skutkujące uszkodzeniem dużych naczyń krwionośnych i wykrwawieniem. Mówił prokurator Łubniewski. Jednak diecezja milczała na temat obu wydarzeń. Dziennikarze wielokrotnie usłyszeli, że ze względu na dobro śledztwa i na prośbę przełożonych nikt nie będzie wypowiadał się na temat tej sprawy. Jedynie we wtorek 7 marca na stronie internetowej Katedry Sosnowieckiej opublikowano wpis podpisany nazwiskiem biskupa. Pogrążony w niewypowiedzianym smutku i głębokim żalu informuje, że dnia 7 marca 2023 roku tragicznie zmarli ksiądz Robert Szuch i diakon Mateusz Błąd. Bardzo proszę wszystkich wiernych o gorliwą modlitwę o życie wieczne dla nich. Jest zwyczajem w naszej diecezji, że za zmarłego kapłana nasi księża odprawiają mszę świętą. Ponadto proszę wszystkich kapłanów, aby również odprawili mszę świętą za zmarłego naszego drugiego diakona i niech to uczynią w najbliższym czasie. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu ze względu na dobro śledztwa zakazała kurii diecezjalnej w Sosnowcu udzielenie jakichkolwiek informacji. Mateusz urodził się w październiku 1997 roku. Był jedynakiem. Wychowywał się na wsi leżącej w powiecie olkuskim, w drodze z Krakowa do Częstochowy. Interesował się piłką nożną, kibicował takim drużynom jak Real Madryt, Wisła Kraków. Uczęszczał do liceum w Olkuszu. Kiedy chodził jeszcze do szkoły, grał w piłkę ręczną. Z mediów społecznościowych Mateusza wynika, że lubił podróżować. Według informacji, do jakich dotarł dziennikarz Dawid Serafin, bliscy mężczyzny już po jego śmierci znaleźli jego zeszyt z czasów dziecięcych, gdzie zanotował, że gdy dorośnie, to chciałby zostać księdzem. Podążał za tą ideą, bo przez lata był ministrantem oraz czytał Słowo Boże podczas mszy. Na moment jednak zboczył ze ścieżki. Jego pierwszym wyborem po liceum była Politechnika Wrocławska. Wytrzymał tam jednak tylko jakiś czas. W pewnym momencie poczuł powołanie. Jednego wieczoru podjął decyzję o tym, że zostanie księdzem. Cytując Interię. Mateusz wyszedł na balkon swojego wrocławskiego mieszkania,
które wynajmował od kilku miesięcy. Przyjechał do stolicy Dolnego Śląska, aby rozpocząć naukę na miejscowej politechnice. Marzył o tym, żeby zostać inżynierem. Od kilkunastu tygodni czuł wewnętrzną pustkę. Nie wie, jak długo stał na balkonie. Jakiś czas temu wrócił z kościoła. Była niedziela. W myślach zadał pytanie. Boże, czego ode mnie chcesz? I wtedy usłyszał wewnętrzny głos mówiący mu, pójdź za mną. To właśnie wtedy zdecydował, że zostanie księdzem. Wszystko to wiemy z kazania Mateusza, jednego z nielicznych, które wygłosił. Koniec cytatu. Nieco później, to już według profilu Mateusza, studiował on na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. A w 2017 roku dołączył do seminarium w Częstochowie, gdzie pozostał. Kiedy był na trzecim roku, został lektorem. 28 maja 2022 roku w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie Mateusz został wyświęcony na diakona. Dokładniej był on diakonem przejściowym. To taki pierwszy krok do zostania księdzem. Diakoni wykonują posługę duszpasterską, są powoływani m.in. do wspierania duchownych, czyli prezbiteriatu. Kiedy Mateusz został zapytany o to, czym jest dla niego diakonat, miał powiedzieć: diakonat jest dla mnie oddaniem się Panu Bogu w całości. Nie liczą się dla mnie jakieś cele w dalekiej przyszłości, ale tu i teraz chcę powierzyć się Panu Jezusowi. Mateusz z polecenia biskupa został odesłany do odbycia praktyk diakońskich w Sosnowcu. Według jego rodziców on nie był z tego faktu zadowolony. Mateusz nie chciał tam iść. Modlił się, aby hierarcha podjął inną decyzję. Dla mnie po czasie brzmi to jak wyrok śmierci. Mówił w wywiadzie ojciec mężczyzny. Do Sosnowca wyjechał we wrześniu 2022 roku. Kiedy tam się znalazł, szybko zaskarbił sobie sympatię oraz szacunek nie tylko przełożonych, ale też parafian. Sympatyczny młody człowiek. Był u mnie w tym roku z kolędą. Opowiadał nam o tym, że kończy seminarium, był taki szczęśliwy. Prosił nas o modlitwę w jego intencji, by pomyślnie skończył szkołę. Wspominała w 2023 roku jedna z mieszkanek Sosnowca. Oprócz tego, jak już wspominałam, Mateusz szybko zyskał sympatię swoich przełożonych, tudzież proboszcza. Często asystował mu w mszach, pogrzebach itd. Nie każdy w parafii miał takie przywileje, o ile tak to można nazwać. W lutym 2023 roku Mateusz przyjechał na ferie do rodziców. Spędził z nimi kilka dni, ale kiedy nadszedł 17 lutego, ciężko było mu wrócić na parafię. Jego rodzinną wieś, a Sosnowiec dzieliło niespełna 60 km, ale i tak brakowało mu codziennego kontaktu z bliskimi. Miał wyjechać rankiem 18 lutego, jednak mama zasugerowała mu, aby spędził jeszcze trochę czasu w domu. Mateusz odwiedził kuzyna, wspólnie spędzili kilka godzin. Około godziny 17 postanowił wyjechać do Sosnowca. Rodzice nigdy więcej nie widzieli się z nim twarzą w twarz. O księdzu Robercie Szulkowskim nie wiadomo zbyt wiele. Urodził się 20 marca 1978 roku. Mieszkał w Czeladzi. To w sumie wszystko, co wiadomo o nim z czasów, zanim został księdzem. Do seminarium poszedł po ukończeniu liceum. Jako diakon służył w Dąbrowie Górniczej. W 2004 roku został wyświęcony na księdza. Bardzo często zmieniał parafię. I w tym momencie zastanawiam się jedno. Czy historia przeniesień księdza Roberta jest faktycznie mocno odbiegająca od standardowej praktyki w kościele? Czy może została ona zwyczajnie rozdmuchana przez media? Jakiś czas temu słuchałam odcinka 7 metrów pod ziemią, gdzie Rafał Gębura rozmawiał z byłym księdzem. Z tego, co zrozumiałam z wywiadu, prezbiterzy z reguły są odsyłani do posługi na różne plebanie co jakiś czas. Nikt nie zostaje w jednym miejscu zbyt długo. Jeśli ktoś mógłby to wyjaśnić w komentarzu, byłabym bardzo wdzięczna. Ksiądz Robert na początku swojej kariery był kapelanem szpitala w Sosnowcu. Jego praca polegała głównie na wsparciu duchowym chorych. Później pełnił posługę w kościołach na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego. Często pełnił funkcję wikariusza, czyli takiej prawej ręki proboszcza. Nie wiem, czy muszę to komukolwiek tłumaczyć, ale... A w pewnym momencie zdrowie Roberta się pogorszyło.
Prawdopodobnie od 2018 roku zaczął leczyć się psychiatrycznie. Mówię prawdopodobnie, bo oficjalnie nikt nie potwierdził, czy ksiądz zaczął terapię wtedy, czy może już wcześniej. Jego przełożeni byli o tym poinformowani, ale mężczyzna przedłożył odpowiednie zaświadczenie. Ze śledztwa Interii wynika, że ksiądz Robert wierzył w to, że kiedyś zostanie papieżem. Cytuję. Wybrał nawet sobie imię. Oktawiusz I. Duchowny miał swój pastorał, biskupie szaty. Zrobił sobie też herb i pieczęć. Koniec cytatu. Ludzie opisywali te zachowania jako dziwne, jak donoszą różnorodne źródła. Czasem nosił też szaty przeznaczone m.in. dla wyższych rangą biskupów i się w nich fotografował. Wielu z jego współpracowników o tym wiedziało, bo specjalnie tego faktu nie ukrywał. Ze wspomnień różnych osób mających kontakt z księdzem malują się jego dwa obrazy, takie dwa portrety. Z jednej strony opisywany był jako sympatyczny. Ludzie cenili pracę, jaką wykonywał i z uwagą słuchali go w trakcie mszy. Człowiek z wielką kulturą, z taktem, z niesamowitym obyciem, bardzo oczytany. Mówili o nim wierni. Z drugiej, według innych księży, tych, którzy mieli okazję z nim mieszkać lub pracować, maluje się obraz księdza Roberta jako osoby nieprzyjemnej, agresywnej i szukającej konfliktów. Jego stan zdrowia podupadł jeszcze bardziej, gdy w 2019 roku zmarła jego mama. Albo można powiedzieć jego ukochana mama, bo mężczyzna nie potrafił kompletnie poradzić sobie z jej odejściem. Jeszcze trudniej się z nim współpracowało, a jego koledzy nie mieli zamiaru go wspierać. Domyślam się, że on tą pomoc po prostu odrzucał w nieprzyjemny sposób, ale to tylko domyślam się. W okolicach 2021-2022 roku miał zostać odesłany do posługi na parafii w Dąbrowie Górniczej, która wśród księży nie cieszyła się dobrą renomą. Podobno tamtejszy proboszcz był równie konfliktowy. Ostatecznie Robert odmówił, według niektórych źródeł wręcz wybłagał u biskupa, aby wysłał go gdzie indziej. Za jego zgodą ksiądz Robert trafił we wrześniu 2022 roku do Sosnowca. Jednak tam nie miał już tylu obowiązków, co wcześniej. Można powiedzieć, że mimo lat doświadczenia odgrywał na parafii tą samą rolę, co diakoni. Nie wiadomo, czy sam o to wnioskował, czy z góry zostało mu to narzucone. Może w tamtym momencie nie zależało mu już zbyt mocno. On sam chciał w kościele wytrzymać jeszcze rok, a potem przenieść się do zakonu. To w sumie wszystko, co znalazłam na temat księdza Roberta. Jak już wiecie, zarówno Mateusz, jak i Robert dostali przydział do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pojawili się tam niemal równocześnie. Z tego co rozumiem, nie mieszkali razem. Jeden miał pokój na plebanii, drugi przy domu katolickim. Jak już mówiłam, ksiądz Robert miał mniej obowiązków. Nie był już na tak ważnej pozycji, jak bywał na innych parafiach. Za to diakon Mateusz kradł sympatię wiernych oraz był ulubieńcem proboszcza. To znaczy, nie wiem, czy ulubieniec to nie za duże słowo, ale naprawdę starał się wykonywać swoją pracę jak najlepiej mógł. To prawdopodobnie doprowadzało Roberta do szału. Znów prawdopodobnie, bo powód, dla którego ksiądz obrał sobie za cel atakowanie Mateusza, no nie jest do końca znany. Tak, dobrze słyszycie. Robert atakował młodszego kolegę już wcześniej. Znęcał się w pewien sposób i go prześladował. W sumie tak to można określić. Wysyłał mu SMS-y z pogróżkami. Treść wiadomości na tę chwilę nie została opublikowana. Możliwe, że nigdy nie dowiemy się, co takiego wypisywał Robert. Między mężczyznami narastało napięcie. Mateusz był oskarżany o obgadywanie Roberta. Przez oczywiście Roberta. A ksiądz miał mu też zarzucać zrobienie czegoś, co mu się nie spodobało. Diakon zaprzeczał tym insynuacjom. W końcu musiał zainterweniować sam proboszcz. Diakon mówił, że ksiądz Robert posądza go o jakąś rzecz, której nigdy nie zrobił. Przeprowadziłem wspólną rozmowę z księdzem Robertem i diakonem Mateuszem, żeby ksiądz Robert zaprzestał wysyłać diakonowi takie wiadomości. Ksiądz Robert oświadczył, że ta sprawa jest już zakończona i nie będzie do niej powracał. Po rozmowie, śniadanie i obiad w tym dniu upłynęły w bardzo miłej atmosferze.
Uważałem, że to zbyt błaha sprawa, by o tym powiadomić kurię. Powiedział w wywiadzie ksiądz. To chyba jedyna konkretna wypowiedź kogoś z otoczenia, kto miał pojęcie o kłótni dwóch duchownych. Mateusz nikomu nie mówił o swoim problemie, nie mówił o tym ani bliskim, ani znajomym. Dopiero gdy sprawa została wyjaśniona, napomknął o nieprzyjemnościach i SMS-ach jednemu ze swoich kolegów. Niestety nie wdali się w szczegóły. Diakon chciał opowiedzieć mu wszystko podczas zbliżającego się spotkania. Nie zdążył. Miało do niego dojść w dniu jego śmierci. 7 marca 2023 roku w okolicach południa kamera monitoringu zarejestrowała Mateusza po raz ostatni. Tego dnia miał jechać do seminarium. Miał się spotkać z kolegą i oddać swoją pracę magisterską. To ją później znaleziono w rzeczach, które miał tego dnia przy sobie. Oprócz tego sutannę, w której później został pochowany, oraz laptopa. Diakon zniknął za bramą. Kierował się w stronę garaży, gdzie stało jego auto. Po chwili kamera uchwyciła też Roberta. Nie nagrała jednak samego ataku, ponieważ garaże znajdują się poza jej zasięgiem. Z informacji, jakie przedostały się do wiadomości publicznej, Mateuszowi zadano 11 lub 12 ran kłutych w szyję i klatkę piersiową. Nie wiadomo, jak wyglądały ostatnie chwile diakona przed atakiem. Czy doszło do niego w afekcie? To bardzo wątpliwe, ponieważ sprawca przyszedł na miejsce już z przygotowanym narzędziem zbrodni, czyli z nożem. Przypuszczam, że działał pod wpływem silnych emocji, ale kolejny raz to moje przypuszczenia. W jednym z artykułów Gazety Wyborczej przytoczono słowa osoby znającej kulisy sprawy. Na razie nie jesteśmy jeszcze pewni, czy diakon został zamordowany przed garażem. Mogło być tak, że zaatakowano go w innym miejscu, a on w szoku poszedł do garażu, otworzył go i chciał wsiąść do znajdującego się w nim auta, tak jakby chciał pojechać do szpitala. Po ataku ksiądz Robert znów pojawił się w zasięgu kamery. Wrócił do swojego mieszkania tuż obok domu katolickiego. Chwilę później znów opuścił budynek i ruszył w nieznanym kierunku. Później śledczy ustalą, że szedł w stronę stacji PKP, która mieści się jakieś 600 metrów od plebanii. Idąc pieszo, to niecałe 10 minut drogi. W międzyczasie zadzwonił do innego księdza, który według Dawida Serafina, który przeprowadził bardzo dobre śledztwo w tej sprawie, po kontakcie z Robertem owy ksiądz próbował usunąć połączenia tak, aby nikt do nich nie dotarł. Nie chciał jednak rozmawiać z dziennikarzami, powołując się na wytyczne, jakie zostały przekazane księżom przez ich przełożonych. Zakaz wypowiadania się na ten temat do wyjaśnienia sprawy, ze względu na dobro śledztwa itd. Podobno ksiądz Robert 5 marca miał spisać Nowy Testament. Napisał w nim: nie chcę biskupa na swoim pogrzebie. Miał też przepisać swoje dobra na księdza, do którego właśnie w dniu śmierci dzwonił. I to też jest taka trochę poszlaka, że on to wszystko mógł zaplanować. Ksiądz udał się na stację w konkretnym celu. Nie wiadomo, ile tam był, ile czekał lub odwlekał ten moment. Możliwe, że był w amoku. Nie zrozumcie mnie źle, bo to, co zrobił ksiądz Robert, jest okrutne i okropne, ale nie wiadomo, w jakim stanie psychicznym był on przed tym całym atakiem, w trakcie i też po nim. Czy to wszystko było zaplanowane? No bo jak przed chwilą powiedziałam, ten cały testament na to wskazuje. Ale no też mógł działać i podejmować decyzje pod wpływem emocji. Świadkowie zeznali, że 45-latek sam wszedł na torowisko w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg. Został potrącony ze skutkiem śmiertelnym. Miał mieć przy sobie nóż, który został zabezpieczony do badań laboratoryjnych. Sekcje zwłok diakona, jak i księdza zostały wykonane w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. U Mateusza, tak jak wspominałam, rany kłute i cięte. U Roberta sprawdzono, czy w momencie popełnienia zbrodni i później targnięcia się na własne życie, sprawdzono, czy był pod wpływem leków bądź alkoholu, ogółem środków odurzających. Badania wykazały, że nie. Był on kompletnie trzeźwy. Przyczyną zgonu były doznane wielomiejscowe, rozległe obrażenia ciała, odpowiadające skutkom potrącenia przez pociąg. Podsumował publicznie wyniki sekcji prokurator Łubniewski, który pełni też funkcję rzecznika prasowego prokuratury.
Oprócz tego były sprawdzane kamery z pociągu oraz powołano biegłego, który miał zbadać, czy kierujący pociągiem odpowiednio zareagował. W sprawie śmierci na torach wpłynęła opinia biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków kolejowych. Biegły badał, czy motorniczy prowadził pociąg prawidłowo. Nie ma tutaj zastrzeżeń. To również słowa prokuratora. Mówiłam na wstępie, że początkowo prowadzono dwa odrębne śledztwa. Jednak w końcu te sprawy ze sobą połączono. Oprócz biegłego do spraw wypadków powołano też biegłego informatyka, ponieważ podjęto decyzję o sprawdzeniu sprzętów, które mogły zawierać ważne informacje, na przykład wiadomości, które mężczyźni wymieniali między sobą. Śledztwo miało trwać do 7 stycznia 2024 roku, bieżącego roku. Nawet jeśli do czegoś dotarto, to opinia publiczna nie została o niczym poinformowana i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostanie. Mateusz został pochowany tydzień po tragicznych wydarzeniach. Opłakiwały go tłumy. Nikt nie potrafił zrozumieć, dlaczego ktoś, najprawdopodobniej inny duchowny, odebrał mu życie. A miał tego życia jeszcze sporo przed sobą. Miał plany i marzenia. Nikomu nie wadził. Co takiego musiało się stać, aby doszło do tych wszystkich wydarzeń? Pogrzeb Roberta był bardzo skromny. Nie pojawiło się na nim zbyt wielu ludzi. Pochowano go obok jego ukochanej matki. Rodzice Mateusza udzielili tylko jednego, z tego co pamiętam, wywiadu dla serwisu Interia. O śmierci syna dowiedzieli się już po tym, jak informacja obiegła wszystkie media. Szczęście w nieszczęściu, nie dowiedzieli się o tym z telewizji. W sumie w pośpiechu przyjechał do nich jeden z duchownych, który, z tego co rozumiem, uczył Mateusza. Przyjechał osobiście ich o tym powiadomić. Zacytuję wam kawałek artykułu. Stało się coś złego, wyszeptał Kościk. Jolanta usiadła na kuchennym krześle. Ksiądz uklęknął obok. Mateusz nie żyje, powiedział. Zamordowali go, rzuciła Jolanta. Skąd jej to przyszło do głowy? Tego nie wie. Kiedy do kuchni weszli policjanci, zobaczyli duchownego i Jolę. Oboje klęczeli i płakali. Koniec cytatu. Według tego samego artykułu bliskim naturalnie jest ciężko pogodzić się ze stratą ukochanego dziecka. Bardzo to przeżyli i pewnie nigdy nie przestaną. Zbliżamy się ku końcowi, jednak jest pewna kwestia, która wydaje się być bardzo trudna. Na kogo zrzucić winę? O ile na kogoś można? Czy ktoś mógł zapobiec temu, co się stało? Robert leczył się psychiatrycznie, posiadał zaświadczenie od lekarza, który stwierdził, że jest on zdolny do pracy. Czy to właśnie ten dokument wiązał ręce? Nie wiem. Jak wynika z wywiadu, rodzice Mateusza nie do końca obwiniają Roberta. W pewnym sensie ten ksiądz Robert też jest ofiarą, bo mu nikt nie pomógł. Ja mam żal do biskupa, że skoro wiedział o tych problemach, to czemu pozwolił mu na działalność duszpasterską? To właśnie to, o czym mówiłam. Ojciec Roberta próbował przez osoby trzecie skontaktować się z rodzicami Mateusza, czy też ich przeprosić. Oni jednak uważają, że to on przeżywa gorszą tragedię. Przez dziennikarza Interi próbowali przekazać mu, że nie mają do niego żalu i mu współczują. Póki co do takiej rozmowy nie doszło. W maju 2023 roku Mateusz miał otrzymać święcenia kapłańskie. 28 maja miał odprawić swoją pierwszą mszę jako ksiądz. Dla jego kolegów nie był to do końca szczęśliwy dzień. Obok nich zabrakło 25-latka, który poświęcił tyle czasu, pracy i cierpliwości na dotarcie do tego punktu. Sama nie wiem, jak skończyć ten odcinek. Życie straciło dwóch mężczyzn. Na pewno żaden z nich na to nie zasłużył. Bardzo szkoda mi obu rodzin, które cierpią i nie potrafią pogodzić się z tym, co się stało. Mam nadzieję, że rodzice Mateusza usłyszą słowo przepraszam i że nie będą musieli na to długo czekać. Wiem, że ten temat jest kontrowersyjny, ale proszę was o zachowanie kultury w komentarzach. Zwykle ich nie moderuję, ale kiedy opowiadam takie historie, to jestem zmuszona trochę reagować. Po tym temacie powstały też pewne plotki, których nie będę powielać i was też proszę, abyście tego nie robili u mnie na kanale, abyście nie szukali taniej sensacji. Tymczasem dziękuję wam za wysłuchanie mojego materiału.
Przypominam, że źródła, dzięki którym mogłam stworzyć ten odcinek, znajdują się pod filmem na YouTubie. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego podcastu, gdziekolwiek mnie słuchacie. Wielu z Was mnie słucha, ale nie obserwuje. Świadczą o tym statystyki. Jeśli zrobicie to dla mnie, mój algorytm trochę się poprawi. Zachęcam Was też do zaobserwowania mojego Instagramu Straszydło_podcast, aby na co dzień śledzić losy podcastu, przygotowania do odcinków, czy moje kryminalne polecenia, filmy, książki, seriale itd. Moi drodzy, jeśli jest Wam ciężko lub widzicie, że osoba z Waszego otoczenia nie radzi sobie i potrzebuje pomocy, nie zwlekajcie, reagujcie. Istnieje wiele organizacji wsparcia, organizacji kryzysowych i telefonów zaufania. Na pewno gdzieś dodam te numery i kontakty. Nie wstydźcie się szukać pomocy. Czasami wystarczy drobna pomoc, słowo, jakiś gest, zabrzmiało jak czołówka klanu, przepraszam. Wystarczy naprawdę dobre słowo i wsparcie, aby uniknąć tragedii. Bądźcie bezpieczni.